Dziś na pieńku z Drwalem moim gościem jest żołnierz Wojsk Specjalnych NIL, gdzie służył 11 lat, ma na swoim koncie 5 misji, 4 razy w Afganistanie, jedną w Iraku. Generalnie w wojsku spędził 17 lat. Dzień dobry, Michale. Dziękujemy za przybycie. Witam Cię, Tomku, witam Państwa. Tradycyjnie na początku zawsze naszym gościom wręczamy w podziękowaniu za służbę taką buteleczkę rozgrzewającej herbaty na nocne, jesienne wieczory i nie tylko. Dziękuję bardzo. Więc może zacznijmy, Michał, od tego, od tych noży, bo tutaj mamy fanów, którzy często pytają, co tam nosisz sobie w kieszeni, a ty dzisiaj tutaj przywlokłeś trochę więcej niż jeden nożyk. W związku z tym, że było odrobinę pytań w tym temacie, byłem troszkę zaskoczony. Tak, zgadza się, jestem wielkim fanem narzędzi tnących, ogólnie pojętych, dosyć często wykorzystywano oczywiście w lesie, bo do tego zostały stworzone. Takich ostatnich ciekawostek. Kukri. Dokładnie, noże kukri zostały wykonane przez... Widacza. Mieni się. Sierżanta nepalskich wojsk specjalnych. Piękne dzieło sztuki. Oczekiwane. A powiedz mi tak, ty do czego wykorzystasz te noże kukri? Będą się fantastycznie prezentować na mojej półce. A czemu one są takie wysmarowane? Żeby nie zachodziły rdzą. Są zrobione ze stali węglowej. Tak. Czyli będą rdzewieć. Niestety o noże trzeba dbać. A do czego oni wykorzystują te noże? Oni wykorzystują je w wielu ciekawych celach. Przede wszystkim były te noże stworzone jako noże do walki. Z drugiej strony większe noże kukri są używane w celach tam kultu religijnego. Jest tam między innymi podczas jednego z obrzędów wybierana osoba z wioski, która takim wyjątkowo dużym nożem kukri musi jednym cięciem pozbawić bawu łba i wtedy to będzie świadczyło o tym, że prawdopodobnie rok będzie dobry, że wszystko jest okej. To jest straszne, strasznie niedobrze wychodzi, gdy takiej osobie nie uda się dokonać tego cięcia tak, jak to powinno wyglądać. Co tam mamy dalej? Co dalej? Tu zaprezentuję wyroby dobrego kolegi, w tym momencie już wojsk specjalnych, który zaczął robić noże dla wielu jednostek, wielu kolegów z jednostek specjalnych korzysta z jego noży, Szczegód Handmade. Szczerze polecam, fantastyczne projekty. Bardzo dobra stal narzędziowa. A ile w ogóle masz tych noży? Ilościowo nie jestem pewny, ale około 50 kg będzie. Kilogramów czy 50 sztuk? Kilogramów, czyli będzie może więcej. No właśnie, moje ulubione, moja tak. Ulubiona końcówka. No słuchaj, jakoś obokręt to nie robi. Nadziczka to tak słabo. Do czego to? Do czego takie ostrze? Jest to oczywiście ostrze zmodyfikowane tanto. Generalnie tego typu noże oczywiście przede wszystkim są wykorzystywane do pracy w lesie. Są to noże... Przepraszam. A kiedyś ty był ostatnio w lesie z tymi nożami? Generalnie jest to coś, czym się bawię cały czas i interesuję się, w jaki sposób można wykorzystać narzędzie tnące do przetrwania. Michał, żeby przetrwać, to trzeba mieć pieniądze. Dlatego jestem tutaj. No, słuchaj, ja cię zaskoczę. Bo nie będę wyciągał swojego zmarnego kozika. Ja mam tu narzędzie do przetrwania. Pasuje ci? O, jak tylko zamontujesz odpowiedni agregat na plecy, bo widzę, że kabelek jest dosyć krótki, to będzie całkiem okej. Dobra, po prezentacji kolejne, co musimy zaprezentować, to to, że w zapowiedzi mówiłem, że jesteś fanem grzywaczy chińskich. Ludzie pytali w komentarzach, co to są te grzywacze chińskie, więc kto ma dzieci i ogląda Psi Patrol, bo mi się to tak z tym kojarzy, to zaraz zobaczy. Jest z nami w studio. Na pytanie, co to są grzywacze chińskie, również starałem się znaleźć odpowiedź przez dłuższy okres czasu. Chodź. O, więc prezentuję i objaśniam. To są grzywacze chińskie. Marszal z Psiego Patrolu. To jest Marszal. Co Marszal, dlaczego Marszal u ciebie jest, czym się zajmujesz, bo ile macie grzywaczy chińskich w domu aktualnie? W tym momencie jest ich 9.
Tak. No tak. I właśnie, i posłuchaj, nie klei mi się tutaj fanatyk noży, operator Nilu i fascynat grzywaczami chińskimi w ilości 9 sztuk. Jestem o co chodzi? Jestem po prostu bardzo wrażliwą osobą, najwyraźniej. A na poważnie zawsze gdzieś tam dużo tych psów się przewijało w naszym domu, dużo ogólnie zwierząt, bo i jaszczurki się gdzieś pokazały swego czasu. Do tej pory jeszcze jedna żyje i koty się pokazały, także w tym momencie jest etap na hodowlę takich psiaków. A skąd się wzięły? No są niesamowicie pociesznymi i sympatycznymi zwierzątkami. To może jeszcze jakieś owieczki podeślę. Bardzo kuski. Słabo chodzą po domu, wiesz, kopytkami stukają. No dobra. Już? O, jest ci bardzo niewygodnie. Oddajemy marszala, żeby się nie męczył. Słuchaj, skąd w ogóle pomysł na wojsko i od kiedy to w tobie jak gdyby zaskoczyło, że zostaniesz żołnierzem? Gdzieś tam chyba od samego początku, prawie jak każdy chłopiec, myślał, kim można zostać, prawda? Strażakiem, kosmonautą albo żołnierzem. I to funkcjonowało i zawsze gdzieś tam było z tyłu głowy. I po prostu w pewnym momencie zaskoczyła decyzja, że jednak postanowiłem zmienić swoje życie i zrobić coś całkowicie innego. I zaciągnąłem się do armii. Rozpocząłem służbę w 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Zainteresowałem się przede wszystkim plutonem płetwonurków, chciałem zrobić coś więcej, coś troszkę bardziej wymagającego. Tak naprawdę wtedy za dużo wiedzy po prostu nie mieliśmy, czym są wojska specjalne, jak tam się dostać, co zrobić. Przypadek sprawił, że wylądowałem w jednostce, która była tak naprawdę w linii prostej około kilometra od mojego domu, bo tam dokładnie był taki pluton, w którym można było wykonywać tego typu pracę. I tam spędziłem 5-6 lat dokładnie mojej służby. Ułanów. Dokładnie tak, dokładnie na jednostce w Ułanów. I po perypetiach w tej jednostce po prostu dotarło do mnie, że albo trzeba zrobić coś więcej, albo po prostu wystarczy. To nie jest dokładnie to, czego oczekiwałem i postanowiłem przejść selekcję. Dostałem informację, jakiego rodzaju zespoły będą właśnie w nowo formowanej jednostce NIL. To było około roku 2010. Jednostka została sformowana w lipcu 2009 roku i ruszyłem całą procedurę. Troszkę to trwało, udało mi się tam dostać dopiero we wrześniu 2011 roku. Bo ty przed wojskiem skończyłeś studia. Nie, tak? Skończyłem. Ale jakie to były studia? Fizyka na UJ. Fizykę? Fizyka. Czyli na którym roku zaprzestałeś edukacji? Na trzecim. No, bo co? Nie podobała się fizyka? No nie oszukujmy się. Lekko nie było. Również sytuacja była taka, że nie było po prostu... Dla mnie to nie było proste kontynuować studia. Włączyłem wtedy studia razem z pracą. Może zabrakło talentu, może zabrakło troszkę więcej pracy, żeby jednak się utrzymać na tym kierunku. W tych czasach powtarzanie ewentualne i odrabianie zaległości było dla mnie już niemożliwe, także czyli postanowiłeś, że nie będziesz fizykiem, zaciągniesz się do woja i zaczniesz karierę od zwykłego szeregowca. Dokładnie tak. W międzyczasie stałeś na bramce, gdzie poznałeś swojego przyszłego mistrza Jedi, Tomka Drwala. Mieliśmy nie poruszać tego tematu. Nie będziemy ukrywać, że się nie znamy z panem Michałem, bo znamy się już... To już będzie 2005. 2000, nawet wcześniej. Albo wcześniej. Wtedy też miał hopla na punkcie tych noży i chodził z takimi tasakami, że... Ale niewiele tego wtedy było. Nie, inne czasy. Ale były. Były te kindziury, czy jak to się tam nazywali. W każdym razie choroba ta została do dzisiaj, jak widać, i się nie, utrzymuje. Rozwija się, cały czas się rozwija, tak. Cały czas nad tym pracuję. No byłem, Michał, mówiłeś tak, że był taki moment, no bo ja opuściłem nasz wspaniały lokal, gdzieśmy pilnowali porządku, że był taki okres, że no byłeś w tym wojsku, no już byłeś też trochę no zmęczony tą całą sytuacją. Nie wiem, czy to był Mont, czy już Nil, ale po prostu miałeś przerwę, nie? I jak gdyby miałeś przerwę i się wróciłeś. Dokładnie tak. Dlaczego cię Mont zmęczył? Jeszcze wcześniej w wojskach lądowych dwa razy wyjechałem na misję. Wtedy wyglądało to całkowicie inaczej. Dla nas to była również całkowita nowość. Z perspektywy czasu patrząc również na nasz poziom wyszkolenia, na tą głębokość wody, na jaką zostaliśmy wrzuceni, to co tam się działo. I ucząc się na podstawie własnych błędów i na podstawie własnych doświadczeń, zobaczyliśmy, że to idzie w naprawdę kiepskim, tak naprawdę dla nas kierunku. My byliśmy tymi żołnierzami na pierwszej linii. Były sytuacje, gdzie poznaliśmy bardzo dużo świetnych ludzi, którzy starali się nam pomóc i naszych przełożonych, którzy robili wszystko tak samo jak i my. I potem nagle
ta potężna ściana betonu, która była gdzieś u góry, tak mocno blokowała to, co robiliśmy, że tak naprawdę większość ludzi była bardzo mocno zmęczona i zaczęła szukać innej ścieżki rozwoju, akurat wojskowego, bo każdy wiedział, w tym wypadku to nie idzie w żadnym dobrym kierunku. Ja podjąłem dosyć drastyczną decyzję, postanowiłem przejść selekcję do jednostki specjalnej, złożyłem tam całą dokumentację. Nie wiem, z czego wynikała ta opieszałość, ale zdążył mi się zakończyć kontrakt na tamte jednostce, przy czym powiedziałem, że po prostu nie podpiszę nowego i w wojskach lądowych już nie zostanę i nie zamierzam tego kontynuować, więc po prostu wyszedłem do cywila i tak naprawdę zamknąłem również ten rozdział. Uznałem, że najwyraźniej 6 lat starczy, taka jest sytuacja, trzeba robić coś nowego. I mniej więcej po 4 miesiącach, gdy byłem w cywilu, odezwała się do mnie jednostka, że jednak te papiery gdzieś tam leżą i są zainteresowani. Dla nich również sytuacja była troszkę niezrozumiała, co się stało, jak to się stało, że wynikła ta przerwa w mojej służbie. No ale fajnie, że po prostu się udało, że gdzieś tam mnie dostrzegli, dali jakiś kredyt zaufania tak naprawdę już człowiekowi z cywila, który jednak chciał tam przejść i po prostu udało się i we wrześniu 2011 roku dołączyłem do jednostki specjalnej w jednostce wojskowej NIL. Co to za sytuacje były jeszcze za czasów Mony na wyjeździe, że no albo inaczej, czy możesz opowiedzieć jakieś takie absurdalne rzeczy, które się tam działy na tych wyjazdach monowskich? Znaczy z absurdalnych rzeczy coś, czego nie potrafiliśmy chyba, to nie mówię chyba tylko o swoim imieniu, ale powiem o sobie. W momencie, gdy skupialiśmy się już na poważnej pracy i trzeba było szukać i poważnej wiedzy, poważnych ludzi do pomocy, żeby rozgryźć pewne problemy, na pewnym poziomie głównym problemem wtedy akurat dowodzących było, dlaczego żołnierz jest nieogolony, będąc miesiąc na poligonie, dlaczego potrafi przechodzić po obozowisku, mając wyciągnięte spodnie z butów. No dla nas to było absolutne kuriozją. Jak to ma funkcjonować? W pewnym momencie zaczęło się czepianie, dlaczego żołnierze są doposażeni za własne pieniądze w sprzęt, ponieważ ten, który wtedy dostawaliśmy, gdzie chyba każdy żołnierz teraz wojsk lądowych kojarzący kamizelkę Lubawa, śmiejemy się typowo rozpoznawczą z gigantycznymi rzepami, że wszystkie dziki w promieniu 10 km słyszą takiego żołnierza, który chciałby wyjąć magazynek. Tego typu sprzęt dostawaliśmy, więc każdy chciał mieć coś lepszego. No w miarę traktowaliśmy to poważnie, zobaczyliśmy też misję, co tam się dzieje i trzeba było coś zmienić. Widzieliśmy nie w tą stronę. Dodatkowo nasze doświadczenia w kontaktach z sojusznikami, gdzie zobaczyliśmy, jak to też u nich wygląda. No co jak co, sprzęt mieli naprawdę o niebo lepsze od nas, chcieliśmy gdzieś tam nadgonić i się okazywało, że na miejscu to był spory problem. Po czym, gdzie bardzo dużo ludzi było zainteresowanych i szkoleniem, chciało zrobić coś więcej, tu nagle pokaz jest bardziej istotny niż szkolenie żołnierza. Generalnie zatrzymanie... Pokaz? Pokaz czego? A, to jest taka odrębna dziedzina wojskowości, która ma się doskonale w tym momencie, czyli wszechobecne pokazy, które się chyba robi tylko wyłącznie w celu promocji jednostek. To też jest chyba dosyć istotne, żeby ludzie wiedzieli mniej więcej, na czym to polega, żeby ściągnąć młodych ludzi, którzy są zainteresowani. W pewnych momentach, jeżeli to się robi troszkę ważniejsze niż faktycznie praca, którą mamy do wykonania, to znaczy, że coś jest nie tak. Chcesz mi powiedzieć, że też uczestniczyłeś w pokazach, gdzie łamałeś z karata płytki palące jakieś cegły się albo coś takiego? Akurat nie takich. Na szczęście mnie to ominęło. Akurat nie takich. Na szczęście widziałem to tylko na filmach. Aczkolwiek oczywiście miały miejsce również tego typu pokazy. Zgadza się. Różnego rodzaju pokazy sprzętu wojskowego, różne promocyjne pikniki. Tego naprawdę jest bardzo dużo. I tak naprawdę najgorsze jest to, że czasami to po prostu tego jest aż za dużo. Nie ma naprawdę czasu, żeby się skupić na normalnej pracy i w tym momencie przychodził żołnierz do pracy, jak nam się wydawało, okej, jesteśmy w tych bordowych beretach. Swego czasu to była elita, prawda? I nagle mówimy z tej elity, no to zostałem, no byłem większym youtuberem chyba niż teraz się stanę. I częściej widywano moją twarz publicznie, także... A czym zajmowaliście się, jakbyście na tej pierwszej misji? Jaka wasza była rola? Jaka twoja rola była? Na pierwszą zmianę tak naprawdę z naszej jednostki bardzo mało osób się zahaczyło. Jednostka była wystawiana wtedy przez 12. Brygadę w Szczecinie. Dołączyliśmy tam akurat ja wtedy z kolegą z Łanów dołączyliśmy do plutonu ogniowego i mieliśmy tam etat operatora karabinu maszynowego PK. W czasie, gdy byliśmy już na... Czy to było jeszcze w bazie przerzutowej, czy już docelowej, nie pamiętam, ale wtedy dowódca
trzeciego plutonu stwierdził, że bardzo by mu się przydało następnych dwóch gości, którzy coś tam mają poukładane w głowie i są dostatecznie fizycznie sprawni, żeby ściągnąć do swojego plutonu, i tam również dołączyliśmy na etacie tak zwanego potocznie gunnera. No i tak naprawdę nasza cała rola to było przede wszystkim patrolowanie, utrzymywanie porządku, force protection, no i oczywiście udział w jakichś akcjach, które gdzieś tam po prostu wychodziły. Przed tym, jak wyjechaliście na tą misję albo byliście na tej misji, te braki sprzętowe musieliście sami wszystko sobie organizować za własne pieniądze? Czy faktycznie było lepiej? Na miejscu, na początku oczywiście szkoliliśmy się na sprzęcie etatowym, który mieliśmy. Oczywiście udało się już na miejscu w Polsce szkolić i na hamerach, i na sprzęcie mniej więcej takim, na jakim tam będziemy działać. Po czym, gdy dojechaliśmy na miejsce już do Afganistanu, wtedy się okazało, że kamizelki, które mamy tutaj, notabene w kamizelkach kuloodpornych w Polsce nie trenowaliśmy nigdy, bo nie wiem, czy ich nie było, czy były za drogie, czy nie miało to też sensu dla ludzi, żeby ich zaznajomić z tego rodzaju sprzętem. Na miejscu dostaliśmy amerykańskie kamizelki od sojuszników, już z płytami ceramicznymi. Na szczęście do tego akurat tuż przed wyjazdem wydano nam kamizelki. O ile pamiętam, jeszcze wtedy były zakupione w Miwo Military. Na szczęście te kamizelki, które dostawaliśmy z Miwo, były przemyślane i zrobione przez byłych żołnierzy, z tego co kojarzę, chyba JWK. Także to był fajny i dosyć sensowny sprzęt na tamte czasy. I w sumie dopiero po dojechaniu zobaczyliśmy, czym my będziemy dokładnie pracować. Bo to, jak wygląda PK, jak wygląda BRL, każdy wiedział, prawda? Gdzieś tam w pewnym momencie dostaliśmy hełmy kevlarowe, które oczywiście po misji są zabierane i w kraju, w brygadzie żołnierze na co dzień, przynajmniej wtedy do końca mojej służby, nie posiadaliśmy takich hełmów, tylko na wyjazdach. Także no, to jest taka norma, to jest proza życia, która u nas cały czas funkcjonuje. Nie ma żadnej jakiejś dobrej zmiany w wojsku? No, zmiany są w tym momencie naprawdę duże, tylko z mojego punktu widzenia no idzie to w takim kierunku, że no dosyć słabo z perspektywy normalnego żołnierza, gdzie z jednej strony oczekuje się od żołnierzy pełnego profesjonalizmu oraz poświęcenia w pracy, a z drugiej strony w żaden sposób tak się ich nie traktuje. Ja tak to widzę, tak to odbieram i tak to czułem, gdy sam byłem żołnierzem. Nie jesteśmy traktowani jak profesjonaliści w żaden sposób, notabene społecznie chyba też tak to wygląda. Pierwszy kontakt na pierwszej zmianie? Ogniowy? Tak. Tak. No jak to też wyglądało po tym kontakcie? Bo tutaj różne się historie słyszy, że na przykład, nie wiem, nawiązujesz kontakt z kimś tam, w momencie, kiedy ty odpowiadasz, a tamten się wycofuje i, nie wiem, na przykład, no wyłapie, no nie? No to też może być, możesz mieć zarzuty, nie? Jak z takich rzeczy się wychodzi? Bo no, to jest też tak, że tutaj nie jeden już tak mówił Ina w czasie programu i poza, że te przepisy natowskie, nie? Że jak jest kontakt i gość się tam ucieka i nie strzela do ciebie, to wtedy nie można do niego strzelać. Że to trochę jest takie... I generalnie, jeśli chodzi o te przepisy, to ta sytuacja jest mocno zawiła. Doszło do tego, że w pewnym momencie, ale to już chyba było na następnej zmianie w 2009 roku, faktycznie prokurator wojskowy wyjeździł i wyjaśniał pewne zawiłości właśnie przepisów. My generalnie podlegaliśmy tam tak naprawdę zadaniowo pod Amerykanów i stosowaliśmy się do czegoś, co się nazywa ROE, czyli Rules of Engagement. Są to bardzo proste przepisy, w jaki sposób należy zachować się podczas kontaktu ogniowego. Oni to wszystko bardzo mocno upraszczają i, że tak powiem, jeśli chodzi o armię sojuszniczą, oni są w tym wypadku bardzo elastyczni. To jest też kwestia zrozumienia tematu, co się dzieje, dlaczego się dzieje i że tak naprawdę żołnierz nie jest w stanie szybko w głowie przewertować iluś przepisów, które czasami są ze sobą sprzeczne, zanim tak naprawdę ściągnie język spustowy. Żołnierze, no mimo wszystko, wiadomo, gdzieś tam jesteśmy przygotowani do tego, żeby robić swoje, ale reagujemy. Czasami reagujemy trochę szybciej, czasami wolniej, ale jednak to nie ma na to czasu. I na sam koniec po powrocie zaczyna się myślenie, czy wszystko było okej i czy tak naprawdę wszystko będzie okej po powrocie do domu. My mieliśmy dodatkowo w głowie jednak, jak można się śmiać z tego, ale ten syndrom na Gerkel pozostał chyba w większości żołnierzy. To jak koledzy wtedy z plutonu szturmowego z Bielska zostali potraktowani. Na początek w kraju, gdzie sytuacją chyba dosyć śmieszną było to, że zostali odznaczeni za swoje dokonania w Afganistanie. Po powrocie do kraju zostali wyprowadzani jak kryminaliści z własnych domów. No średnio. Teraz każdy się zastanowił w takim razie, co ja tutaj robię i jak ja będę potraktowany. Czy możesz przede wszystkim może reagować? No. Jak należy. Dokładnie tak. A inaczej się reaguje chyba, jak jest sytuacja bardzo stresująca. Dokładnie tak. No między innymi głównym naszym problemem było
to, co właśnie mówisz, czyli ewentualne spotkanie przeciwnika. W naszym wypadku bardzo dużo napotkaliśmy improwizowanych ładunków wybuchowych na drogach i ewentualnie zastanawialiśmy się, co w sytuacji, gdy wypatrzymy ludzi, którzy to robią. I faktycznie miała miejsce taka sytuacja, gdzie z jednej bazy SFOB-u, Fallout Operating Base to się nazywa, przez kamery ochrony bazy wypatrzono, że są ludzie, którzy w jednym charakterystycznym punkcie próbują z samego rana, około 4:30 rano, założyć ładunek. No i teraz zaczęło się, w takim razie można chyba odpowiedzieć szybko ogniem, szybko wypuścić QRF i zadziałać. No i nagle z drugiej strony już wszyscy stanęli, ale chwila. Ostatnio była rozmowa na ten temat, że jeżeli widzę zagrożenie, w tym przypadku zagrożeniem jest ładunek wybuchowy, widzę, że nie jedą żadne cywilne pojazdy, czyli bezpośrednio nie zagraża im. I dla mnie, według mądrych głów w Polsce, to też już nie jest zagrożenie, ponieważ ja widzę, gdzie jest ten ładunek, więc nie muszę tam wejść jak osioł. Więc nie mogę strzelać. Więc mogę jedynie pobiec, złapać tego pana za rękę, nie wiem. W sytuacji, gdy się obróci i strzeli, dopiero mogę wyjąć broń. Już były tego typu myślenie, jak podejść do tej sytuacji. No i tego było naprawdę dużo. A jak podchodzili do takiej sytuacji Amerykanie na przykład? Jak widzieć, że ktoś tam zakłada ładunek ewidentnie? No Amerykanie generalnie, tak jak mówię, rules of engagement, czyli jest podejrzenie, że jeżeli w tym momencie oni nie strącą tego przeciwnika, jest spore prawdopodobieństwo, że za chwileczkę założy następny, więc tu jest przesłanka do tego, że no niestety, ale ten cel trzeba zlikwidować. I to jest zamknięty temat. I nie słyszałem nigdy, żeby u nich cokolwiek się działo w tym temacie. Notabene akurat, tak jak mówię, na Gerkel było taką dosyć świeżą sprawą i też się pytali nas, o co tutaj chodzi. W ogóle śmieszną rzeczą jest, że oni nas traktowali jako ten mocny blok wschodni i byli zadowoleni, że przyjadą Polacy, tak jak gdzieś tam wcześniej, czy Bułgarzy byli jeszcze bodajże na misji w Iraku. I oni reagowali bardzo ostro i też spodziewali się, że my będziemy mieli takie właśnie rozwiązane ręce. Będziemy mogli robić wiele rzeczy, których oni nie mogą robić. Że pokażemy, na czym polega walka. A tu się okazuje, że mówimy koledze, o nie, to nie w tą stronę. I to jeszcze, gdy usłyszeli o sytuacji z Nangerkel, to łapali się za głowę. Jak to jest, że no tak naprawdę państwo, bo oni nie byli sądzeni prywatnie przez nie wiadomo kogo, tylko własne państwo postanowiło usadzić własnych żołnierzy w taki sposób. Tutaj problem z Nangerkel, który był przez nas wiele razy poruszany, to było ostrzelano, jak to było napisane w protokole, budynki cywilne. Gdzie tak naprawdę w przepisach to, co my widzieliśmy, jest napisane, że budynek cywilny, z którego jest prowadzony ostrzał, staje się obiektem wojskowym. I jak do tego podejść? No i nagle, ale tam mogą być cywile, ale ja tego nie wiem, z niego do mnie strzelają. I rozmowa typu, słuchajcie, jesteście żołnierzami i tak naprawdę wy nie strzelajcie, a z tym, że możecie zginąć, się z tym musicie liczyć, bo jesteście żołnierzami. I już... Słyszałem coś takiego wtedy, że tak powiem, jeden z tych moich dużych noży mi się w kieszeni otworzył od razu na te słowa i myślę sobie, nie, to jest niemożliwe. No dobra, a jak było na kolejnych zmianach? Co się w swoich oczach, z twojej perspektywy, coś się zmieniało najlepiej za każdym razem, jak tam jechałeś? I mam wrażenie, że w pewien sposób zmieniało się na gorzej. Dlaczego? Sam początek i przygotowanie na misję, gdzie był bardzo mocno taki napompowany i dobrze, zajęli tym się naprawdę fajni ludzie. Pamiętam długie 4-5-tygodniowe szkolenia na Wężynie. Tak naprawdę cały proces szkolenia na miejscu trwał 4 czy 5 miesięcy. Cały czas byliśmy poza domem i robiliśmy wszystko, co się dało. Ściągaliśmy ludzi, którzy mieli doświadczenie. Uczyliśmy się wielu rzeczy, jak czegoś nie mogliśmy zrobić na poligonie, staraliśmy się to nadrobić na jednostce i to działało. I mam wrażenie, w pewnym momencie jakby wojna spowszedniała. Widzimy to chyba teraz. Dzieje się dokładnie to samo, 3 miesiące od początku konfliktu, początek, wielkie boom, straszne halo. A teraz już nie bardzo się o tym mówi, w mediach to przycichło i tam chyba działało to podobnie, włącznie z tym, gdzie ten początek pracy w bazie, to czym się zajmowaliśmy, wiadomo, jesteście żołnierzami, zajmujecie się swoją pracą, byliśmy skupieni na tym, co mamy robić i jeszcze ta trzecia zmiana była okej. Nagle przyjeżdżamy na następną i tu właśnie są sytuacje tego typu. Żołnierz jest wyproszony ze stołówki po powrocie z 2-3-dniowego patrolu, bo jest nieogolony i brudny. Jak on mógł tak przyjść na stołówkę? Jest to jakiś, znaczy się zwierzchnik go wyprosił, tak? Tak. Bo go strasznie kłuło to, że żołnierz jest brudny. Sam miałem taką sytuację, gdzie akurat wtedy po urazie kręgosłupa wylądowałem w szpitalu w Bagram, żeby dowiedzieć się, co się właściwie stało. I oczywiście przyjechałem tam w mundurze, jaki miałem, czyli był okrutnie ściorany, gdzieś tam już się dziury przetarcia na udach od kamizelki zrobiły. No faktycznie wyglądał koszmarnie. No i wyglądałem troszkę jak przysłowiowa szmata. No ale taki miałem mundur, miałem wtedy 2 mundury, oczywiście obydwa ściorane, to był taki mój typowy mundur na wyjazdy i spotkał mnie jeden pan i
Już na wejściu zostałem, dostałem reprymendę, jak ja wyglądam, i zostałem upomniany, że jest to niezgodne z przepisami wojskowymi, że powinienem się ubrać. Generalnie, pomimo tego, że byliśmy wtedy oczywiście i dalej w stopniach starszy szeregowy, szeregowy, ja byłem starszym szeregowym, no odrobinkę również żyłka mi strzeliła wokół i mówię, no, że chyba jest niepoważne. Wróciłem z patrolu, przyjechałem tutaj z urazem i ja w tym momencie mam chodzić i szukać sobie pięknego munduru. Pytam się, w którym sklepie, gdzie tu jest taki piękny sklepik, gdzie mam sobie kupić ten mundur. I wtedy facet tak odrobinę chyba no, zbastował, mówi, no faktycznie, dobra, no ledwo dojechałeś, z której bazy, powiedziałem, z której, dobra, to jeżeli nie masz skąd go dostać, to w sumie ci pomogę znaleźć ten nowy mundur. Tutaj jest jakiś szef mundurówki, który wyda, żeby wyglądać dobrze, bo to oczywiście baza Bagram, badur sojuszników, trzeba się prezentować, wyglądać. No ale mówię, jeszcze raz niesmak pozostał. Dużo miałeś takich sytuacji? Albo inaczej, jakbyś porównywał, czy miałeś takie sytuacje, jak jeździłeś na misję, będąc już nilowcem? Nie. Nie. Czyli wszystkie takie chore akcje. No tak, MONie. Tak. No to jest właśnie znaczy, to. W MONie, no nie w siłach specjalnych. O. Nie w siłach specjalnych. Tutaj na szczęście pod tym kątem siły specjalne są traktowane troszkę inaczej, że tak powiem, traktujesz nas jak dorosłych ludzi. To jest tylko tyle. A jak testowałeś Beryla, to byłeś... jeszcze w desancie, czy byłeś już w Nilu? Beryla? No czy co mówisz, że strzelałeś na pustyni, żeby sobie go tam przestrzelać, co nie trzymał. A nie, to byłem w desancie, tak. Generalnie sytuacja wyglądała tak, że już jako dodatkowy pluton, czwarty pluton, który został rozformowany tuż przed wyjazdem, się dowiedzieliśmy, że nie jedziemy, bo nie ma takiej potrzeby. Zostaliśmy ściągnięci ze szkolenia na wyjazd i po powrocie do Krakowa, nie pamiętam ile czasu minęło, ale to będzie około miesiąca, półtora miesiąca czasu, nagle jednak panowie jedziemy pobierać sprzęt i zbierać się. No i no, pobraliśmy ten sprzęt, doszło do wyjazdu, gdzieś tam to było w okolicach połowy maja. Dojechaliśmy tak naprawdę jako ostatni pluton do wsparcia. Na miejscu przez dłuższą chwilę w sumie nie wiedzieliśmy, co się będzie działo. Tylko dostaliśmy informację, że mogą być problemy ze sprzętem po dojechaniu. I tak jak jeszcze na trzecią zmianę, gdzieś tam to było wszystko poukładane i byliśmy wpisani w te ramy ludzi wyjeżdżających i dostaliśmy i celowniki kolimatorowe, oczywiście, które na co dzień nie mieliśmy, także wszystkiego uczyliśmy się na bieżąco, na nowo. Dostaliśmy jakieś latarki taktyczne, oczywiście nie każdy, bo tego nie starczyło dla wszystkich żołnierzy. To na piątą zmianę na przykład już wiedziałem, że ja celownika prawdopodobnie nie dostanę. Postanowiłem zakupić sobie swój własny celownik, poszedłem wtedy, za radą kolegi i też własnego doświadczenia. Wiedziałem, nie jestem specjalistą, który będzie tak zwanym durkikerem w tych czasach i robił niesamowite chirurgiczne operacje. Tylko widziałem, że problemem dla nas było przede wszystkim to, jak wypatrzeć przeciwnika, który strzela ze 100, 200, 300 metrów, więc szukałem jakiejś lunety. Znalazłem lunetę, no i oczywiście po raz kolejny żołnierz nienauczony, no bo kto nas tego nauczy w lądówce, jak ustawić lunetę. I tutaj po raz pierwszy miałem kontakt z naprawdę pozytywnymi ludźmi z jednostek specjalnych, właśnie z Warszawy. Przez Grom. Dokładnie, żołnierze z Gromu, którzy przez kolegę, gdy usłyszeli, że biedne żuczki na dole miewają takie problemy, po prostu przytulili biedaka, pokaż chłopie, co tutaj masz, co tutaj się dzieje. Generalnie nie tylko mi ustawili lunetę, wytłumaczyli wszystko, co i jak. I pamiętam słowa tego operatora, jeden ze starszych operatorów, świetny fachowiec, mówi do mnie, to teraz weź amunicję, musisz to przestrzelić, przetestować, jak to działa, potem wróć do mnie, ewentualnie będziemy korygować. No i mówię do niego, że ale... Tak się nie da, bo ja nie wiem, kiedy będziemy strzelać. Tutaj jakaś strzelnica jest, wszystko idzie z jakimś kosmicznym programem. My tak naprawdę nie możemy sami zrobić nic. On był tak zaskoczony, ale jak nie możesz przestrzelić broni? No nie mogę sobie pójść powiedzieć, dajcie mi magazynek czy dwa, bo potrzebuję przestrzelić broń, bo właśnie założyłem własną lunetę na broń, żeby po prostu być lepszym żołnierzem. Pokiwał głową, mówi, dobra, spróbuj, zobaczymy, co się uda. No i dwa czy trzy dni później on mnie znalazł w namiocie, kopnął mój wóz, mówi, słuchaj, zbieram się ze snajperem od nas na strzelanie. Skakuj, jedziemy strzelać. Możesz wyjechać, no to o tyle w porządku, że powiedziałem przełożonemu, że idę ustawić tą broń, że tam i będzie amunicja, i instruktor na miejscu, także wszystko w porządku. Udało się to zrobić, poustawialiśmy, no i tutaj ciekawostką było, że mój Beryl generalnie siał jak flinta gajowego gugały. Zastanawialiśmy się dłuższą chwilę właściwie, co się dzieje, ponieważ ten rozrzut na tarczy, no moje pierwsze myślenie, nie jestem żadnym fachowcem strzelania w tamtym okresie czasu. A na jakim czasu. Dystansie strzelaliście? Na 100 metrów, ustawialiśmy dokładnie na 100 metrów, próbowaliśmy zrobić skupienie, no i to moje skupienie wtedy wychodziło na jakieś 20 centymetrów, myślę sobie, no przysłowiowa dupa nie strzelec, zdarza się, prawda? Może będzie lepiej, trzeba się więcej ostrzelać, ale facet do mnie mówi, że no nie widziałem jakichś zerwanych strzałów, no aż tak bardzo, nie można robić błędów na lunecie z powiększeniem razy 6. Pokaż to, strzelił on,
No i zaskoczenie, bo zrobił coś podobnego jak ja. No i jakim cudem? No i zaczęli dopiero się zastanawiać, co się dzieje z moją bronią, no i się okazało, że ona tak po prostu strzela. Do końca zmiany już ta lufa troszkę mocno pływała i mniej więcej te pociski się układały na tarczy tak 15-20 centymetrów odchyłu od średniego punktu trafienia raz na czas na 50 metrach. Taką broń dostałem, z taką wróciłem, taką próbowałem jakoś poskładać te klocki. A z czego to wynikało? Że ta lufa tak nie trzymała tej kuli? Znaczy, no teraz z perspektywy czasu patrząc, sam strzelam teraz zera, którego grubość lufy wynosi 20 mm. Beryl ma cieniutką lufę jak ołówek. Najprawdopodobniej stop metalu, oczywiście nie jestem w stanie wyniknąć tak dokładnie w specyfikację techniczną, co oni zrobili. Jest nie do końca taki i po prostu inaczej reaguje na przegrzanie, gdzie też teraz jesteśmy nauczeni, kiedy się strzela wolno i spokojnie, ta lufa nie jest tak mocno docierana, ale gdy trzeba wystrzelać w szybkim tempie 3-4 magazynki, już jest inaczej. Tam biorąc pod uwagę dodatkową temperaturę, gdzie w pełnym słońcu było 50-52 stopnie, te lufy naprawdę się mocno przegrzewały. Tak jak HK416, z którego korzystaliśmy później, nie miał z tym żadnego problemu, no to baryle po prostu nie wytrzymywały. Po powrocie, z tego co wiem, dawaliśmy je do remontu i wielu rusznikarzy tam też mówiło, że oj, straszne, że to niestety już są bardzo mocno dotarte sztuki. No a mimo takich sygnałów ktoś coś próbował z tym zrobić? No to chyba trzeba by teraz pytać u góry, bo chyba nie. Dalej do dzisiaj jest tak samo? Funkcjonują. Przypuszczam, że teraz większość kolegów, ponieważ lądówka już niewiele jeździ, nie ma też takich możliwości przetestowania broni, więc oni nie są w stanie zweryfikować, co się może stać z ich bronią. Więc to jest, to chyba bardziej teraz idzie również w tą stronę, bo z tego co wiem, strzelania na tym poziomie, na którym ja zaczynałem, na którym skończyłem w wojskach lądowych, działa to dalej dokładnie tak samo, czyli tak zwana przysłowiowa czerwona książeczka rosyjska, ustawiony program szkolenia, który trwa już lata. No i... I co tu dużo powiedzieć? Ile misji zaliczyłeś z wojskami lądowymi, a ile ze... Dwie misje zaliczyłem z wojskami lądowymi i tak naprawdę to były te dwie takie wyjątkowo ciężkie. Dopiero jak pojechałem z wojskami specjalnymi, zobaczyłem troszkę inny level podejścia do pracy, w jaki sposób przygotować się na misję, gdzie byliśmy naprawdę małą grupą i po prostu mogliśmy robić swoje. A ty miałeś w ogóle jakąś taką możliwość, a może inaczej sformułuję pytanie, bo ty byłeś starszym szeregowym. W wojskach lądowych. W wojskach lądowych, nie? I na przykład jak widziałeś, że coś tam się dzieje, że jest niehalo i tak dalej, mieliście możliwość, nie wiem, zgłosić to w celu jakiejś, nie wiem, poprawy i tak dalej, żeby ktoś was... Był ktoś, kto was słuchał i mówi, dobra chłopaki, ja wam to zorganizuję, załatwimy to tak, żeby cię... Znaczy, jak normalnie... najbardziej nasi przełożeni się starali i starali się nam pomóc, prawda? Tutaj mówię przede wszystkim o dowódcach drużyn. Potem, gdy już się poznaliśmy, dowódcach plutonów jeszcze, gdzie ta, powiedzmy, grupa ludzi pracujących dłuższy okres czasu razem zaczyna funkcjonować normalnie. Tylko zawsze wyglądało to tak, że ktoś próbował coś zgłosić i generalnie echo, prawda? I potem nie było żadnego feedbacku. I to wszystko. W wojskach specjalnych wygląda to inaczej. Generalnie, jeżeli mam jakąkolwiek dysfunkcję w sprzęcie, po prostu znajduję konkretną osobę, przychodzę, mówię, co się dzieje i zazwyczaj to jest załatwiane od ręki. To która sytuacja spowodowała, że postanowiłeś zostawić wojska lądowe? Wiadomo, że jest to efekt naczyń połączonych, tego było dużo. Pierwszą rzeczą było to, gdzie nie widziałem możliwości dalszego rozwoju, czyli i rozwoju osobistego. Chcieliśmy robić więcej, chcieliśmy robić lepiej, a tak naprawdę to szło w tak dziwnym kierunku, że po prostu zaczęła mnie ta praca bardzo, bardzo męczyć. Nie czułem się żołnierzem w żaden sposób. Tym bardziej, że no jednak to może i też jest problem ludzi, którzy jak dołączyłem do wojska, byłem zdecydowanie starszy niż moi koledzy, gdzie powiedzmy pobór w tym 2005 roku to było około 19-20, może 21 lat, miałem 24 lata. Też miałem troszkę inny bagaż doświadczeń na sobie i ciężko mi było do tego podejść tak po prostu na zasadzie tak, będę słuchał, nieważne jak dziwne czy niezrozumiałe dla mnie jest polecenie, prawda? Druga rzecz, gdy widziałem, że coś jest nie do końca tak i nie ma możliwości zakwestionować jakiegoś tam polecenia, no to to już dla mnie było naprawdę duży problem. Nie potrafiłem przejść do porządku dziennego nad tym w ten sposób. Słuchajcie, pieniądze wpadają na konto, jak to niektórzy mówią, nie przejmuj się, po prostu rób swoje. Miej to gdzieś i tyle, prawda? No mnie to po prostu gryzło i męczyło. No i tak naprawdę absolutny brak możliwości rozwoju pod kątem awansowym. Wiadomo, że ilość etatów na stopniach podoficerskich jest ograniczona. Bardzo dużo starszych szeregowych chciało awansować i tak naprawdę w naszej armii w pewnym momencie to był wręcz cud, żeby można było dostać się na szkołę podoficerską. I to było takie dreptanie miesiącami, latami pytania, a może teraz, a może teraz, a może nie. I pamiętam sytuację,
To było na koniec przed służbą, gdzie się zainteresowałem po raz kolejny, czy mogę jednak do tą szkołę podoficerską iść. Było bardzo dużo chętnych, wtedy się dowiedziałem, że mam niedostateczne doświadczenie, by być podoficerem. Byłem 6 lat w służbie, byłem płetwonurkiem, wynurkowałem 400 godzin na tamtą chwilę pod wodą, jakieś tam doświadczenie miałem. Brałem udział w 2 misjach w Afganistanie i się dowiedziałem, że dalej nie mam doświadczenia. Trzeba było się zapisać może do jakiejś partii? Do LOKU. No, chyba tak, no kiedyś to by chyba zadziałało. No. Albo jak to mówił ostatnio mój kolega, że generalicja to jest biznes rodzinny. No myślę, że tam przeglądając... Albo jeszcze inaczej, po prostu niepotrzebnie tą fizykę studiowałeś. No, na to nie patrzyłem w ten sposób, ale chyba to zacznę rozkminiać na nowo. No właśnie, bo tak to byś nie rozkminiał, tylko byś robił. Nie myśl, tylko rób. No i pod kątem awansowym to właśnie, jak to inaczej zadziałało. Poszedłem do wojsk specjalnych, gdzie tak naprawdę zostałem przyjęty na zespół, gdzie można było przyjmować starszych szeregowych. Podpisałem pierwszy kontrakt na tym etacie. Nazywało się to manewrowy zespół ochrony, który nie istnieje i miał nigdy nie powstać. Podpisałem 2 tygodnie wcześniej kontakt, przyszedłem na jednostkę i się dowiedziałem, że ale tego zespołu nie ma. No i ale jak go nie ma? Przyszedłem na ten etat i to mnie interesuje. To jest praca, którą chcę robić, ale mówią do mnie, tego nie ma, będziesz kierowcą na logistyce. To, co mnie uratowało, nie miałem prawa jazdy. Powiedziałem, jeżdżę na rowerze po Krakowie, jestem z Krakowa, więc nie muszę go mieć i tyle i nie zamierzam robić. No i zaczęło się myślenie, to co z tobą w ogóle człowieku zrobić. I to już w Nilu, tak? Tak. I generalnie wyszło tak, że po raz kolejny tutaj to działa troszkę inaczej, gdzie po prostu bardzo istotny jest właśnie feedback od ludzi, którzy się znają, kto co potrafi. CV, papier przyjmie wszystko. Mogę napisać tam dokładnie wszystko, poważnie, jest nie do zweryfikowania. Trzeba poznać człowieka, trzeba z nim popracować, żeby wiedzieć w ogóle, z kim się ma do czynienia. I tak to chyba zadziałało u mnie. Gdzieś tam zostałem polecony dowódcy zespołu, który po prostu szukał osoby umiejącej mówić po angielsku, dostatecznie biegle, żeby po prostu przejść kurs za granicą. I liznął trochę fizyki na UJ-cie. Temat straszny. Gdzieś tam te umiejętności techniczne oczywiście są ważne. Tak naprawdę wszystkiego po prostu uczyłem się na nowo. To, co u nas było istotne i pada takie pytanie, oczywiście gdzieś tam, czy jesteś techniczny, czy potrafisz obsługiwać również komputer, jest ten język angielski, dodatkowo trzeba być sprawnym, ale to wszystko musi być połączone. Dostałem kredyt zaufania od dowódcy, zostałem wysłany na kurs, przeszedłem ten kurs i tak naprawdę prawie że z marszu od razu była rakieta na kolejną zmianę z wojskami specjalnymi, gdzie zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze jako starszy szeregowy, przy czym tutaj znowu wychodziły potrzeby wojska. Tutaj nie było z tym problemu, aha, w sumie to nie mamy etatu dla tego gościa. Ale to się zrobi tak, żeby był, bo jest nam potrzebny i koniec. Więc funkcjonowałem w tym zespole dosyć długi okres czasu i tak naprawdę w tym wypadku po raz kolejny ukłon dla wojsk specjalnych, dlatego jak oni działają, to oni mnie wysłali na szkołę. To oni się interesowali, żeby znaleźć tą drogę, że goście od nas, którzy przeszli odpowiednie kursy i pracują i są potrzebni jednostce, musimy o nich zadbać. I to było, tak naprawdę to szło z góry. To nie my się odbijaliśmy od przełożonych, tylko przełożeni do mnie przyszli, słuchaj, jest taka sprawa, tu są egzaminy, tu jedziesz do szkoły. No i wtedy pojechałem chyba na najcięższą misję w moim życiu, czyli szkoła podoficerska, gdzie przetrawienie tego, co tam się działo, no to był, dla mnie to był osobisty koszmar. To był po prostu osobisty koszmar. No to proszę. Na czym ten koszmar polegał? Na tej szkole oficerskiej? Przecież całe życie o to walczyłeś. Starałeś się w wojskach lądowych, a tu idziesz praktycznie z marszu i co? No tak. I to jest koszmar? Po raz kolejny jest potrzebny papier, żeby awansować. No i przychodzimy do miejsca, gdzie tak naprawdę moje dziecko będące w drugiej klasie w tym momencie ma dużo więcej swobody i dużo więcej możliwości używania własnego mózgu niż my, gdy tam byliśmy. I to dla mnie to było niesamowite. No, pierwsza rzecz to już zaczęło się pierwszego dnia, gdzie na przykład dostaliśmy wykaz sprzętu, który mamy ze sobą mieć, więc przyjeżdżamy tam. Było nas chyba 4 z wojsk specjalnych. Przyjeżdżamy ze sprzętem, rozkładamy na tym placu apelowym. Oczywiście tam wszystko zgodnie z listą, wszyscy poważni, krzyczący. Głos dowódczy musi być przez cały czas. Gość zaczyna mnie opieprzać, że nie mam pałatki. No ale mówię, no tą pałatkę za masztowaniem, czyli tą, którą jeszcze widzimy chyba na filmach, nie jestem pewny, czy... Na 4 pancernych. 4 pancerni mieli dokładnie taką. No mówię, no mam tutaj norkę goreteksową. Facet na mnie patrzy jak na idiotę, co to w ogóle jest? Jaka norka, człowieku? Kamizelka lubawa. No mam kamizelkę lubawą. Oczywiście z płytami, to już nowa kamizelka dla wojsk specjalnych, tak zwana lubawa rekon, to co dostawaliśmy w wojskach specjalnych. Facet mówi, to nie jest kamizelka lubawa. Dalej mówimy o tej fantastycznie rozpoznawczej z rzepami 20-centymetrowymi. Mówię, nie mam takiej kamizelki, nie mam jej na wyposażenie. Mam ją sobie kupić?
Zaczyna się myślenie i dla facetów nagle dziękuję, wojna stop, nie są w stanie przetrawić tego, że ludzie mogą mieć inny sprzęt i co teraz z takimi gośćmi zrobić. No i zaczęło to chyba dosyć mocno boleć ludzi, że są tacy jak my. Oczywiście początek macie sobie załatwić zielone mundury wojsk lądowych, no ale mamy mundury wojsk specjalnych, buty wojsk specjalnych, nie pasuje. Nie możecie w tym chodzić. No to oczywiście pierwsze jaja, trzeba wysłać pismo do kogoś bardzo mądrego, kto będzie w stanie stwierdzić. I po dwóch czy trzech dniach dostaliśmy odpowiedź, no skoro jest to wasz etatowy sprzęt, to możecie w tym chodzić. No mówię, zbytek łaski niesamowite, stało się coś niebywałego. No a potem momentami to było tylko lepiej, no. Tam się dowiedzieliśmy, że nie znamy się tak naprawdę na niczym, że potrafimy uwalić każdego rodzaju egzamin. Uwalałeś? No oczywiście. Chodzenie, poprawki, kombinatoryka stosowana, no niesamowite. No ale jak się to miało w ogóle do tej praktyki, no, między innymi, ta teoria? Właśnie. No między innymi ciekawą rzeczą jest to, że przychodzimy po raz pierwszy na jedne zajęcia i na auli siedzimy. W pierwszym rzędzie była taka grupa żołnierzy, którzy byli przyjmowali poza kolejnością i to są weterani poszkodowani, którzy dalej służą, którzy mają jakiś konkretny uszczerbek na zdrowiu i zostali wysłani na szkoły. Oni oczywiście mają tak zwaną służbę z ograniczeniami. Dostają orzeczenie lekarskie do służby wojskowej z ograniczeniami. Pewne rzeczy nie mogą robić, na przykład skoki spadochronowe. Już tam nie mówimy o poważniejszych urazach, gdzie naprawdę ci goście potrafili być zdewastowani fizycznie. I w tym momencie wykładowca mówi, żebyście nie myśleli, że macie do czynienia z osobą, która całe życie przy biurku siedzi w szkolnictwie wojskowym, ale mówi, ja ponad 30 poligonów w swoim życiu odbyłem. Czego? Poligonów. No i tak patrzymy z góry, gdzieś tam jakieś doświadczenie mamy, no powiedzmy tylko te dwie zmiany na ten czas. Tam siedzą koledzy z przodu, niektórych kojarzyliśmy się po twarzach, bo się mijaliśmy na misjach, uszkodzeni, tam jeden siedzi chłopak po wybuchu, gdzieś tam ten nie słyszy, ten ma 18 blizn na ciele, do tej pory z jakieś odłamki z niego wyciągają. No i goście patrzą, no i tak widzę, jak wszystkim po prostu wszystko opadło, po takim teście wszystko opadło. Aha, i teraz zaczynamy się uczyć prawdziwego wojska. No i prawdziwe wojsko się zaczęło oczywiście od treningu na placu apelowym. Równaj w prawo. No niesamowite. No ile ta szkoła trwała? Oficerska? No, podoficerska, no i ona trwała tak na w sumie pół roku. 3 miesiące w Poznaniu, potem 3 miesiące specjalizacja. Na tej specjalizacji troszkę było inaczej, bo tam już na szczęście można było się skupić na troszkę ważniejszych rzeczach. No, a miałeś jakieś takie poważne zwarcia z przełożonymi na szkole? Wiedziałem, że tak naprawdę byliśmy na świeczniku. Strasznie kuło w oczy, no ten multicam kuje, boli, jest okrutny. Tak, to są ci specjalsi, oczywiście wiadomo, jak to się mówi. To są ci goście, co się wożą, im wszystko wolno. Wiadomo, że tak jak to wygląda na misjach. Wiadomo, że jest inaczej, mamy lepszy sprzęt, troszkę w inny sposób jesteśmy dowodzeni. No i tam, gdzie wreszcie można było nam docisnąć śrubkę, to czasami potrafili pokazać. Nie mówię, kilku ludzi tam poznałem naprawdę bardzo w porządku, gdzie, że tak powiem, robili taką złą minę do tej złej gry, żeby to wszystko oficjalnie wyglądało w ten sposób. Po czym dopiero na boku, słuchajcie panowie, no taka sytuacja, takie są przepisy wojskowe, tak tu przełożony sobie życzy. Wy nawet nie możecie do mnie powiedzieć cześć, jak się spotykamy gdzieś, no bo w wojsku tak się nie robi. Równiutko, baczność, honor, a potem można było normalnie porozmawiać. Goście często sami pytali, co i jak to wygląda, jak się dostać do wojsk specjalnych, co wy robicie, jak wy trenujecie, jakiego rodzaju tam macie pracę, no i się okazywało, że no wielu z nich, no skąd mogli mieć pojęcie na ten temat? Nie mieli, ale byli świadomi, byli naprawdę w porządku, też starali się pomóc i zrozumieć naszą sytuację, że mówią, no wy tu jesteście i tak naprawdę jak w muzeum. Oglądacie rzeczy, otwieracie wielkie oczy, dziwicie się, no bo na tamten czas to się wtedy zatrzymało w takim miejscu i mówię, byli naprawdę świetni ludzie, którzy starali się nas zrozumieć i starali się nam pomóc, no ale też byli tacy, że tego betonu w głowie chyba nie da się rozbić, te siekiery masz tu za małe. No. A powiedz mi, kasowo to był duży przeskok, jak przyszedłeś z wojsk lądowych do wojsk specjalnych, jeszcze będąc w tym samym stopniu, czy podobnie? Generalnie na początku, i tak naprawdę na początku to żaden przeskok. Dlaczego? Nasza jednostka została sformowana, to była wtedy najmłodsza jednostka w wojskach specjalnych i jeszcze z tego, co pamiętam, jak tłumaczyli, nie stworzono przepisów odnośnie dodatku specjalnego. Oczywiście jest coś takiego dla żołnierzy wojsk specjalnych. Pierwszy dodatek mieli oczywiście żołnierze Formozy oraz żołnierze Gromu. We wszystkich jednostkach ten dodatek jest różny. On oczywiście zależy od funkcji, którą się ma na jednostce, od tego, jakie jednostka wykonuje zadania. I nam wtedy go jeszcze nie przyznali. Na to potrzeba było po prostu parę lat certyfikacji, wyjazdów, gdzie po prostu wreszcie się udało i na sam koniec tak generalnie pod kątem pieniężnym wychodziliśmy lepiej. I jaka to była kwota, jak można powiedzieć? 500 czy więcej? Razem. Znaczy ta pensja gdzieś tam się zmieniała. To, czym się różniło od wojsk lądowych, to, że jak już wszedł ten dodatek specjalny, to wychodziliśmy
960 zł więcej, o, w ten sposób. Tak, no, ale a w wojskach lądowych to jaką miałeś tam uposażenie, jako starszy szeregowy? W wojskach lądowych to taki pierwszy przytyczek w nas był dokładnie w tym 2006 roku, gdzie jeszcze nie zrobili etatów zawodowych na jednostce, więc podpisaliśmy tak zwane kontrakty nadterminowe, więc wtedy zarabiałem 550 zł. Przez jaki okres czasu? Rok czasu. Do 2007, gdzie udało się podpisać kontrakt. No i później na jaki pułap cen? No i wtedy to już skoczyło, z tego co pamiętam, to było jakieś 1800, więc przeskok był dosyć spory. Śmieszną sytuacją było to, i to też jak bardzo nas wtedy to ubodło, gdzie my ci, co chcieli zostać... Przepraszam, przez jeden rok pracowałeś w wojsku za 550, tak? Tak. Później przeskoczyło to na 1800. Tak. No. I to był 2006 rok, nie? I to gdzie, był 2000, i to gdzie, w 2007 przeskoczyłem na tą wyższą pensję. Gdzie na bramce zarabialiśmy, co prawda stając od środy, około 4. No tak. No i ty, no i co? Nigdy nie chciałem być biznesmenem. Pieniądze to nie wszystko. No. Nie, no śmieję, szanuję. To coś ty później robił na tej bramce? Chciałeś tak być biznesmenem, czy co? Następne pytanie, proszę. Dobrze, jesteś w tej szkole podoficerskiej. Kończysz ją jako, w jakim stopniu? Kapral. Jedziesz już na misję, czy jak to wygląda? Jak w ogóle wyglądają początki w Nilu? Ciężka jest selekcja do Nilu? Generalnie selekcja do wojsk specjalnych jest dosyć podobna, przy czym... Niektóre ćwiczenia się różnią, jest pierwszy etap, czyli ta wstępna weryfikacja, oczywiście rozmowa, psycholog, to wszystko trzeba przejść, jakieś magiczne testy psychologiczne, niektórzy mówią bardzo ciężkie, inni mówią bardzo łatwe, jak dla mnie, no po prostu trzeba odrobinę pomyśleć, zrobić to dobrze, prawda, bo to też jest kwestia człowieka, który potem ocenia te testy, czy dopuści żołnierza do dalszego etapu weryfikacji, czy nie. Potem jest WF, czyli tak naprawdę powiedzmy standardowy WF plus pływanie, który trzeba zrobić w pierwszej normie. W pierwszej grupie wiekowej. A to tak zostało dzisiaj, czy normy się obniżyły? Teraz się w ogóle normy zmieniły i tak naprawdę to jest chyba od tego roku, więc już nie wiem, bo jestem już szczęśliwym emerytem, więc już nie wiem. Teraz się zbiera punkty. To były czasy, pamiętasz, jak sami goniliśmy zresztą jeszcze w klubie, czyli 3000 metrów, 12 minut, to jest piątka w pierwszej grupie wiekowej. Dokładnie jak test Coopera. 18 pociągnięć na drążku, tam było 75 brzuszków, 2 minuty. Oraz bieg zygzakiem lub bieg kopertą. Bieg zygzakiem było chyba 28,6, to było na piątkę, więc powiedzmy troszkę tej siły w nogach i trudności trzeba było mieć. U nas do tego dochodziło pływanie, robiliśmy pływanie na 50 metrów. Z tyrem dowolnym robiliśmy pływanie pod wodą na 25 metrów i tak wyglądała, aha, i jeszcze robiliśmy pompki na ławeczce, czyli ta siła ugięcia ramion, tak wyglądał ten pierwszy etap sprawdzenia, sprawdzianu fizycznego. I dopiero po zaliczeniu tego pozytywnie po prostu czekaliśmy na informację, czy możemy zostać wysłani w góry. W góry? W góry, znaczy w góry, mocne słowo góry. Góry. Ja akurat przechodziłem wtedy w Beskidzie Wyspowym, swoją selekcję, bardzo fajnie, fantastyczne miejsce. Mhm. Się okazuje, naprawdę nie potrzeba dużo, żeby człowieka zajechać. No Beskid Wyspowy, wbrew pozorom, nie jest taki łatwy, bo jest właśnie wysepki, są, na które trzeba wchodzić, schodzić. Dokładnie tak to wyglądało. Jest tam jedna fantastyczna górka Szczebel, którą niesamowicie lubię. Tak. A dużo tam ludzi padło już. Dużo ludzi padło. Tak. I taka weryfikacja wygląda w ten sposób, że selekcja trwa 5 dni, jest ten pierwszy marsz, który wykonujemy w nocy, do tak naprawdę punktu rozejścia. I szliśmy przez całą noc do tego miejsca. Z samego rana było sprawdzenie sprzętu, sprawdzenie tego, czy wszystko mamy tak, jak się należy, ewentualnie, czy gdzieś tam trzeba poprawić braki, czy różnice sprzętowe. I zaczyna się drugi dzień, gdzie tak naprawdę instruktorzy nadają tempo i do samego wieczora nas po prostu gonili po górach, żeby sprawdzić, kto wytrzyma, prawda? No to też było takie ciekawe, co pokazuje poziom myślenia o sprzęcie, który się daje żołnierzom. Przyszedł jeden kolega na selekcję, przyszedł w mundurze wojsk lądowych, notabene też w takim mundurze przechodziłem selekcję, ale ubrał te standardowe buty wojskowe desanty i w nich postanowił ruszyć już tego drugiego dnia. No i patrzymy na niego, mówimy: chłopie, albo jesteś tak twardy, albo nie do końca rozumiesz, co się dzieje. I wytrzymał podejście 600 metrów, gdy pierwszy paznokieć mu odpadł i już oddał numerek. Zaparzyły się?
No, zaparzyły się, twarda podeszwa, ta skóra na tym bucie ułożona w kosmiczny sposób. No, nogi mu się po prostu rozsypały. No, mówię, to też pokazuje, że sprzęt, który tam żołnierze dostają, no to jest całkowicie inny level, prawda? Wiadomo, że ktoś może powiedzieć i z tym poniekąd się zgadzam. Nie każdy potrzebuje tak wyspecjalizowany sprzęt, jakkolwiek jest wygodny i fajny, ale jak nie jest wykorzystywany w 100%, to po co go mieć, prawda? I to powiedzmy rozumiem, ale biorąc pod uwagę, że dalej podobnego standardu rzeczy ci ludzie dostają i mają wyjeżdżać na misję, czy wykonywać jakieś zadania. Czy nie daj Boże, gdyby coś tutaj się wydarzyło i w tym momencie jeszcze raz w tym sprzęcie mieliby tutaj działać, no to byłoby takie dosyć kiepskie. Na pewno ja bym tego nie chciał robić i dziękuję za bardzo. W tym momencie uważam, trzeba dbać o swoje zdrowie, żeby pracować w czymś takim. A wspomniałeś, że wtedy jednostka była najmłodszą jednostką specjalną. To jaka była w ogóle geneza powstania jednostki, do czego jest predysponowana i czym się różni od innych jednostek typu Agat, czy tam JWK. Znaczy, to może Głównym celem Nilu jest właśnie... Głównym celem Nilu jest zabezpieczenie działań wojsk specjalnych. Ogólnikowo chodzi o to, żeby zabezpieczyć działania tak naprawdę naszego dowodzenia, prawda? Czyli dowództwa komponentów wojsk specjalnych i pod kątem logistycznym, pod kątem zabezpieczenia łączności i zabezpieczenia w informacje. Oczywiście gdzieś tam jeszcze jest zespół medyczny, który musi być na każdej jednostce i również wykonuje zadania, ale to były takie główne cele, dla których powstała ta jednostka. To dlaczego mówi się, że Nilowcy to operatorzy też? Też jest jakiś zespół, który kopie w drzwi, czy jak to wygląda? Nie kopiący w drzwi. To jest właśnie różnica. Generalnie całe wojska specjalne w pewnym momencie zostały w ten sposób obudowano różnymi jednostkami, żeby każda mogła wykonać z jakąś swoją główną czynność, prawda? Czyli wiadomo, że jak JWK wywodziło się jednostki wojskowej komandosów i od zawsze wiedzieliśmy, to z naszej strony myślę, że koledzy z JWK powiedzą więcej na ten temat. Gonili po tych lasach po prostu jak sarny i oni cały czas siedzieli w tym rozpoznaniu specjalnym. I to był taki konik, prawda? Wiemy, że żołnierze jednostki GROM byli przede wszystkim wysłani na misje, na akcje bezpośrednie i do tego byli przede wszystkim szkoleni. I to są chyba ci w tym momencie najlepsi właśnie kopacze w drzwi, którzy zajmują się swoją pracą. Wiemy, że Formoza jest jednostką, która wywodzi się jeszcze z marynarki wojennej i jest predestynowana do działań na wodzie, dokładnie statki, platformy, praca z łodziami, płetwonurkowie bojowi. To jest coś, na czym się oni skupiają i generalnie wokół tego jest zbudowany cały program szkolenia. Tak, nasza jednostka powstała jako następna, która ma już spiąć ten cały i system teleinformatyczny, który jest potrzebny do funkcjonowania wszystkich jednostek specjalnych i zabezpieczyć logistycznie wszystkie jednostki specjalne i zabezpieczyć informacyjnie wszystkie jednostki specjalne. I teraz ponownie idąc w tą stronę właśnie zabezpieczenia informacji, to w jaki sposób można zbierać informacje? Czyli znowu wracamy do podstaw, czyli znowu rozpoznanie, tylko jakiego rodzaju? Rozpoznanie bardzo specjalistyczne, wykorzystujące już poważny sprzęt optoelektroniczny, już inne zabawki typu drony, wyszkolenie żołnierzy zespołu rozpoznania osobowego, rozpoznania elektronicznego. A odnośnie dronów, czy to prawda, że są takie drony, no nie wiem, wielkości, bo ostatnio ktoś mi to mówił, że są tak zwane roje dronów wielkości, nie wiem, pszczół na przykład, nie? Które mogą latać już i coś tam robić, jakieś rozpoznanie. Mało tego, są jeszcze drony, które takiej samej wielkości, które pływają pod wodą. Znaczy na razie... Czy to jest Farmazon, czy widziałeś już jeszcze za swojej kariery coś takiego, takie zabawki? Nic takiego nie widziałem. Biorąc pod uwagę, jakie rzeczy są w fazie testów, to naprawdę otwiera oczy, otwiera głowy. Jest to niesamowite, gdy się pozna ludzi siedzących w tym temacie. Czy nad tym pracują? No przypuszczalnie tak. Skądś to się bierze? Oczywiście można mówić też o jakimś poziomie dezinformacji oraz za wczesnym wypuszczeniu pewnych informacji. Uważam, że na pewno nad tym pracują. Czegoś takiego nie widziałem, nigdy tego nie widziałem w użyciu. Myślę, że to nie będzie aż tak proste do zrobienia i za szybko się to nie pokaże. Ale na pewno ten temat to jest chyba taki, który rozwija się w tym momencie najszybciej. Biorąc pod uwagę teraz te wszystkie autonomiczne systemy i rozpoznania oraz walki, które wchodzą w tym momencie do użycia, no to wyścig zbrojeń jest niesamowity. Idzie to bardzo, bardzo do przodu. No i wykorzystanie na przykład dronów chociażby na Ukrainie teraz. Nie? Prostych dronów, takich ręcznej roboty, można powiedzieć. Dokładnie tak. No się nagle okazuje, nie trzeba ryzykować życiem człowieka i można wykorzystać wręcz zabawkę za 600 zł, która może być śmiercionośną bronią i to się jak najbardziej zgadza. A gdy teraz pójdziemy w coś w bardziej wyspecjalizowany sprzęt oraz już dużo lepsze uzbrojenie, no to naprawdę robi robotę. A prawdą jest to, że na Ukrainie teraz na przykład właśnie dzięki takim zabawkom puszczają granaty z takich małych dronów? O ile go dźwignie? Wystarczy odpalić parę,
parę stron z głupimi filmikami, które ludzie zamieszczają i można tam zobaczyć mnogość wykorzystywania z tego, co widziałem. I granaty 40 mm były spuszczane i amunicja moździerzowa, także radzą sobie, mają pomysły. Widziałem jednego pana, który po prostu zamieszcza taki granat moździerzowy na zwykłym zaczepie, który można kupić na Allegro czy AliExpress do drona typu DJI. No dobra, i wracasz już jako kapral, jesteś już takim nilowcem po kursie, już jest wszystko ładnie i kolorowo. Czy coś takiego się wydarza jeszcze, co daje ci do myślenia? Znaczy... Już zaczynają się kolejne wyjazdy na misję, żona w domu tęskni, ty tęsknisz, no to jest rozłąka, rozkmina, wrócić, nie wrócić, co zrobić. Ile w ogóle czasowo byłeś za granicą w boju? Jakbyś to teraz podsumował. No, to będą lata czy miesiące? Lata. Ile tych lat byłeś na tej wojnie? To było 2,5 roku. 2,5 roku razem ze szkoleniami, z kursami, to myślę, że z 5-6 lat z ostatnich 10 lat mnie nie było w domu. No i właśnie, bo jesteś jednym z niewielu moich znajomych, których związek przetrwał. Czy masz jakieś... Możesz polecić dlaczego? Jest tutaj małżonka z nami w studio. No to jestem absolutnie nieprzygotowany. Może odpowiesz, dlaczego z was związek przetrwał? Po prostu przetrwał. Nie wiem, ustawienie. Generalnie to może też jest cecha osobowości. A nie tęskniłeś za dzieciaczkiem? No pewnie, że tęskniłem. No to jak sobie z tym, jak w ogóle? Inaczej, na początek jest w miarę prosto, prawda? Notabene tak się ułożyło, że dowiedziałem się, będąc na misji, że żona jest w ciąży. Wszystko tam sobie spokojnie rosło, tu tam buzowały hormony, zaczynały się pierwsze cyrki, akcje, prawda? Skype się grzał, komputer tam prawie pękał, prawda? No a płacze to może nie, ona to nie jest ten typ osobowościowy, który będzie lamentował, tylko tam już były groźby karalne, tak, prawda? Że to szło w troszkę innym kierunku. U mnie prawdopodobnie zadziałał bardziej instynkt samozachowawczy, żeby zrobić co trzeba dla rodziny, ale nie, to jest takie, że naprawdę i moja żona wiedziała tak naprawdę, z kim zamierza spędzić życie i czy było łatwo, czy niełatwo, okej, robimy co trzeba i idziemy w jednym kierunku. Akurat z naszej jednostki wyjazdów było bardzo dużo. Plusem było to, paru kolegów naprawdę wyjeżdżało bardzo dużo. O ile się nie mylę, rekordzista ma 12 zmian na koncie, także w samym rejonie wojny był 6 lat. I byli tacy goście, kilku chłopaków, 10 zmian, 8 zmian. Ja gdzieś tam, gdzie widziałem, coś się dzieje z dzieckiem, coś w domu, mówię, jeżeli można, to mnie w tym momencie nie piszcie. Jak będzie potrzeba, to pojadę. No i dlatego mam tylko 5. A powiedz mi, że miałeś takich akcji już w Nilu, no, można powiedzieć niebezpiecznych, typu właśnie jakiś kontakt ogniowy albo coś takiego? I znowu specyfika pracy. Jeszcze raz, nie byliśmy przeznaczeni do tego, żeby bezpośrednio angażować się w walkę, jeśli mówimy akurat o Afganistanie czy Iraku. Tutaj specyfika tego konfliktu wymusiła inne rozwiązania, także jeszcze raz, my wspieraliśmy tych ludzi, którzy byli predestynowani do tego typu rzeczy, także my wspieraliśmy inne pododdziały wojsk specjalnych, które robiły takie rzeczy. My zabezpieczaliśmy ich informacyjnie. Także wykorzystując ten poważny sprzęt, na którym byliśmy szkoleni, mogliśmy zrobić co trzeba. W większości przypadków dla nas to było naprawdę bezpieczne, bo siedzieliśmy w bazie, głównie dobaliśmy przy sprzęcie i zbieraliśmy dla nich informacje. Kilka razy była potrzeba i potem do tego doszło, gdzie jednak zauważono, a może my się jeszcze przydamy w polu, będzie można wziąć troszkę więcej tego sprzętu, który będzie można użyć doraźnie i wtedy małymi grupami zaczęliśmy z nimi wyjeżdżać. Również gdzieś tam mi się udało brać udział w takich operacjach, zobaczyć też na żywo, jak chłopaki pracują, bo tak jak mówię, nasze szkolenie, gdzie jest momentami bardzo rozbudowane, ale nie jest potrzebne tak naprawdę na co dzień, w ciągłym użyciu. Jeszcze raz, jeśli mówimy o tym wykopaniu drzwi, jeszcze raz, są od tego lepsi ludzie, więc nie ma potrzeby dublować tej pracy, wysyłać ludzi, którzy mają dużo więcej innych rzeczy na głowie i tak naprawdę, czy w naszym szkoleniu, gdzie i trenujemy tą taktykę miejską, trenujemy taktykę zieloną, co nam jest potrzebne pod kątem rozpoznawczym, my nie musimy cały czas tego mielić, tak jak chociażby koledzy z zespołów bojowych z Warszawy, dla których to jest chleb powszedni, bo to jest tak naprawdę clue powstania tamtej chyba jednostki i robienia tego, co robią, prawda? My akurat dla nich robiliśmy to, czego potrzebują, byli, że tak powiem, naszym klientem i my wspomagaliśmy ich w ich tej bardzo, bardzo niebezpiecznej pracy.